Rakieta przeleciała nad warsztatem Lalilu. Zobaczmy, kto jest na pokładzie. Groot, tęsknię za tobą. Może uda mi się wychować nowego przyjaciela? Przygotuj blok ekstrudowanego polistyrenu. Wystarczy różowy papier piankowy. Owiń element. Usuń nadmiar. Połącz styropian z papierem piankowym. Ile tu kolorów? Nasi asystenci przynieśli nam koła. O, są takie błyszczące. Z turbin buchają płomienie. Ta kapsuła osiąga niesamowitą prędkość. Odetnij plastikową nakrętkę. Udekoruj delikatnymi obramowaniami. Doniczka, ziemia i nasiona. To kompletny zestaw do ogrodnictwa kosmicznego. Czerwony alarm! Do statku zbliża się kometa. Ach, to tylko kapsuła dostawcza. Zobaczmy, co mi przysłali. Kogo my tu mamy? Asystent przyniósł zapasy. Najpierw skręć ramkę. Pokryj klejem na gorąco. Żółty plus niebieski stworzy zielony. Udekorujmy ciało. Pojawiają się pierwsze liście. Na głowie zakwitł cudowny kwiat. Wypełnij doniczkę ziemią. Warstwa mchu. To narodziny uroczej Grooti. Więc mamy nasionko. Dodaj glebę i nawozy. Zasadź ziarno, wlej trochę wody. To pierwszy kiełek. Wow! Uhu, zadziałało. Teraz mam kumpelkę. Nazwę cię Grooti. Grooti znalazła na wysypisku stary magazyn. Ale czym mam rysować? Pojemniki są puste. Weź kredki. O, dziękuję. Jak ci się podoba mój portret rodzinny? Podczas gdy Rocket majstrował przy sprzęcie, Lalilu przycięło trochę futra. Ostatnie szlify to ogon. Dodajmy trochę blasku. Pomóż mi to otworzyć. Serca, jak słodko. Proces twórczy został zastąpiony prawdziwą katastrofą. A, Grooti, co się tutaj stało? Tato, tato, jesteś zajęty? Oczywiście, musimy posprzątać ten bałagan. Spójrz, to my. O, czy to jest mój ogon? Jest jak prawdziwy, prawda? Dziękuję, ale śmieci same nie znikną. Podziel plastikową kulkę na pół kule. Dodaj kawałki drutu. Nawlecz koralik. Pozostało tylko zamocować kulę z monitorem. Niania robot zaopiekuje się dziećmi i pomoże w sprzątaniu. Tatuś nie radzi sobie z bałaganem. W internecie można znaleźć to, czego potrzebuje. Tyle do zrobienia i nie masz czasu na sprzątanie? Roboniania zrobi wszystko za ciebie. Dodaj do koszyka i do kasy. Tak, mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Grooti, poznaj Robonianie. To twoja nowa opiekunka. A, boję się jej. Nie spodziewałem się tego. Mam pomysł. Teraz ma oczy i usta. No nie wiem. Nie lubię jej. Wynośmy się stąd, kotku. Bądź grzeczna. Włączam tryb sprzątania. Ha! O, ona nas znalazła. Tam jest niebezpiecznie. Szkoda. A, spadam. Pomóż. Jesteś bezpieczna, kochanie. Przepraszam, próbowała się mną opiekować. Przygotujmy twój nowy wygląd. O nie, jestem łysa. Nie na długo.
owiń głowę masą samoutwardzalną. Nic nie widzę. A, dajcie mi parę oczu. Tak lepiej. Narysujmy usta. Nadaj ciału kształt kory. Przyciemnijmy. To świetny odcień. Nawet Gruti uwielbia eksperymentować z makijażem. Nie jest łatwo poradzić sobie z temperamentem nastolatka. Gruti godzinami ogląda telewizję. O, nie zaszkodzi posprzątać. Tak. Halo, słyszysz mnie? Weź zmiotkę i idź sprzątać. Okej. Sprzątanie? Tu jest tak czysto. To może poczekać. Ale program telewizyjny nie. Przecież prosiłem cię o posprzątanie. Tak. Słyszałam. Mam dość twojego zrzędzenia. Wiesz co? Ucieknę ze statku. Gruti, a ty dokąd? Wracaj tutaj. Co ze sprzątaniem? Który mam wybrać? Ten. Wklej. Zróbmy rączkę. To skala dźwięku. Boombox pozwala słuchać ulubionej muzyki gdziekolwiek zechcesz. Gruti ruszyła zbadać ziemię. Tu wszystko jest takie niezwykłe. Chwila, co to za rzecz? O, to? To mój boombox. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Spójrz, nauczyłem się nowego tańca. Dołącz do mnie. Ha, spróbuję. Jesteś niesamowita. Gdzie się tego nauczyłaś? Zmień plastikową butelkę w statek kosmiczny. Bum. Przytnijmy. Butelka jest teraz mniejsza. Odetnij szyjkę. Mamy miejsce dla pilota. To dostawa materiałów. Zamocuj szerokie skrzydła. Przyklej szyjkę od dołu. Oklej kokpit. Dodaj więcej błyskotek. Zaczynam dokręcanie ostatniej śrubki. I gotowe. Silnik ruszył. Statek kosmiczny przygotowuje się do startu. Gruti dorosła. Tylko nie podglądaj. Okej. Otwórz oczy. Niespodzianka. O, nie mogę w to uwierzyć. To zupełnie nowy statek kosmiczny. Wszystko błyszczy tak jak lubię. Tato, to jest super prezent. Możesz latać gdzie tylko zechcesz. Dzięki. Ona tak szybko dorosła. Jak to zrobić? Tak, rozgryzłam to. Powodzenia, kochanie. Bye. Gruti wyruszyła na przygodę. Lećmy na ziemię. Uwaga! Mamy zombie w warsztacie. Zmień lalkę w starą Gruti. Nadaję jej drewnianą teksturę. Fryzjerzy ruszają do pracy. Bez włosów to dość proste. Utwórz głowę Gruti. Zrób szczegółową korę. Róże trochę zwiędły. Nawet jeśli twój wzrok nie jest równie dobry, a do chodzenia potrzebujesz kijka, ta kobieta wie, jak się bawić. Gruti postanowiła poprawić swoje zdrowie za pomocą jogi. Dzięki, kochana! Wow, co za odwaga! Powtarzajcie za mną. Zróbmy naszą następną pozę. Ach, moje gałązki już nie są takie same. Trochę praktyki i odniesiesz sukces nawet bez kijka. A, moje plecy. Pomogę ci. O, nie! Oj, joga nie jest dla mnie. Muszę znaleźć inne hobby.
A teraz trzeba ostrożnie usunąć trocinę. Zróbmy eliksir młodości. Wymieszaj magiczną miksturę. Instrukcje są dołączone do pokrywki. Cudowne lekarstwo pomoże cofnąć czas. Babcia Gruti spaceruje po parku. Wow, on jest taki szybki. Jak ja ze starych dobrych czasów. Hello. Chcesz wyglądać młodziej? To niesamowita mikstura, którą produkuje nasza firma. Pomoże ci. O, właśnie tego potrzebuję. Gdzie jesteś? Dobra, wypiję całą butelkę. Nie trzeba było długo czekać na efekt. Od razu zakwitła. Staruszka się zmieniła. Woohoo! Czuję się niesamowicie. Prosto do kosza. Ekstra! I znowu robię triki na desce. Wspaniale jest znowu czuć się młodo.